Najlepszy versus najgorszy kemping. Jeden zespół musi spędzić dzień i noc na plaży przy jeziorku z jacuzzi, kinem plenerowym, super namiotami i prywatnym kucharzem. Versus drugi zespół, który nie ma żadnego z tych udogodnień. Jedynie z weteranem, który był na misjach w Iraku i Afganistanie i da nam srogie wciry. Ale będziecie się mieli wciul fajnie, naprawdę. No dobra, już tam nie doczekaj. To są zadania, które musicie wykonać. I znajdź miejsce kempingu i rozbij biwak. Wow, patrz, już mamy. Ale oni mnie wkurzają. Zobaczymy, który zespół wykona wszystkie zadania i będzie się lepiej bawił. Jedziemy! A my nie. Zostajemy. Zespół na najlepszym kempingu to Wiktoria, Mareczek, Glęcu oraz gościnnie nasi Thunder Frenchi, czyli Kuba, Laura i Czarek. Natomiast zespół na najtrudniejszym i najgorszym kempingu to Szumi oraz ja. Chłopaki pojechali? Idziemy zrobić wjazd na chatę. I to dla nas? Witam wszystkich bardzo serdecznie, tak? Proszę tam częstować się. Jak ci na imię? Dziękuję bardzo. Ja jestem Czarek. Wow, o, Czarek. Jesteś czarujący! Oj, dwa dla mnie, wow, przypadek. To zdrówko, Ale dla ciebie, dla Czarek, nie wiem na kogo. Zdrowie. Wchodzimy na dzień dobry jest przedstawienie całego asortymentu. Chybają mi się te maski gazowe. Ja jestem ciekaw, po co one są. Poznajmy naszych speców. Siemanko, jestem Pilen. Jestem weteranem, ogólnie zajmuję się szkoleniami z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. No, nie będzie łatwo. A ty tak spokojnie i grzecznie wyglądasz. No. Filip Ratownik, prawa ręka Borkosia, jeżdżymy razem. No i Borkoś, którego dobrze znacie, już kooperowaliśmy razem. I mamy cel. Przeżyć w lesie. Survivalowy, niełatwy sposób. Mamy tutaj zadania do wykonania, które musimy dzisiaj w ciągu dnia i w nocy wykonać. Od czego zaczynamy? Znajdź miejsce kempingu i rozbij biwak. Dobrze. Zróbmy to po prostu zgodnie z zasadami survivalu. Przestańmy już może topić czas, tylko weźmy się konkretnie do roboty, bo za chwilę słońce zaśnie, zajdzie i będziemy mieć problem. Po ciemku będzie ciężko cokolwiek znaleźć. Dobra, nie? To proponuję za mną. Tu proszę Państwa, mamy fajne leżaczki, mamy miejsce na ognisko, super. A zamiast green screena, za chwilę nam white screen. Panie montażysto, zrób, żeby wyglądało, że nie wiem. Najgorszy kemping nie zrobi. Ale to jest, o nie, ale jest zimno, strasznie. Szumi! W ogóle wow, ja nie zauważyłem, że to jest staw. Ja proponuję, żebyśmy tutaj zrobili szałas jednospadowy. Tu zbudujemy konstrukcję w oparciu o to drzewo, a że mamy tylko jedno drzewo, więc musicie z tamtej części znaleźć jakiś po prostu kawał usuniętego drzewa, kopać go tutaj i połączyć go z tym drzewem, czyli robicie jakby bramkę piłkarską. A przez te poprzeczki będziecie przeplatać takie świeże gałęzie z liśćmi. Ojejku, to jest moja ulubiona część tego tutaj całego naszego obozu. Czyli pan kucharz Czarek! Który nam tutaj potem przygotuje coś dobrego, nie? Fajnie, nie? To jest NPC, tak. Pokaż mi swoje towary. Trzy cytryny, wow! Chciałem się napić. Może ja ci pokażę, jak to się robi. A nie, ej, potrafisz kucharz? Oczywiście. Zrobisz to, co ja teraz? Ja myślałem, że się zawiesił. Fajnie, fajnie. A ty, że też potrafisz żonglować? No to zrób salto i żongluj naraz. A Marek poczuł konkurenta. Proszę, Krzysiu. Dzięki. Lekka, fajna. Szymon, wybieraj, chłopie. Na pewno to. Chłopie, szybkie wybieranie. A może jeszcze zobaczymy, co jest w kryje się w namiotach. Fajne. Zawsze jest kłopot taki na biwakach, że wiesz, długo się rozkłada namiot. A bierzecie taki, siu, i gotowe. No niesamowite. Patrz, to nawet jest instrukcja, że tylko ciągniesz i się sam składa. Stary, wystarczy tylko ciągnąć? Ciekawe jestem, czy już się kąpią w jacuzzi, czy jeszcze nie? Ja myślę, że... Warte podkreślenia jest to, że na obu miejscach znajdujemy się na prywatnym terenie, w prywatnym lesie oraz na prywatnej plaży z kontrolą jednostki OSP na wypadek pożaru. Chłopie, tam kucharz im już steka powoli przygotowuje. Na liście mamy umyjcie się i chłopaki od razu powiedzieli, a to tam, do jacuzzi, tak. Jestem ciekaw, co to będzie. Super jest, co? Widzieliście kiedyś jacuzzi bez wody? Popatrzmy na nasz camping, jacuzzi. Trzy namioty, kino plenerowe, biały nakryty stół. Co w sobie pomyślą osoby po drugiej stronie? No. Biedaki! To słychać, to się... Druga strona odpowiada! Ja się do nic nie przyznaję. Ma, bo im położysz ryby. Dobra, chłopaki, znajdź miejsce kempingu i rozbij biwak. Odhaczyłaś? Odhaczone. Nie, a to mógłbyś odhaczyć. Odhacz. A macie coś? Ej, tu był marker, tu był w tym miejscu, ktoś go wziął. Rezygist! No on! Dwa do wyboru. O! Wow. Jezus Boże! Chyba to imponuje dzisiaj. Odchodzę. Stary, zobacz jak tam to szybko poszło, nie? Ciekawe jak im tam idzie. O Jezu. O jest duchota. O kurde, mrowisko. Trudno. To złe miejsce. Musimy przyspieszyć tempo. Tak jest. Ja kopię, a ty co robisz, chopie? A ja idę po resztę. Stosujcie taką zasadę. Jak nie masz roboty, to sobie ją szukaj. Dokładnie. Zobacz, co jeszcze możesz zrobić. Idę. Do zobaczenia. Już poszła delikatna zjeba, że się ociągamy. Szef niezadowolony. Ale wydaje mi się, że dziura jest gotowa. Powinna wystarczyć. Licho. Licho? Jeszcze. Jezu, już jest dobra, glina. Może być. Stawiamy słupek. Trochę dużo go zużywasz.
Coś ci pokażę, nie? Tylko raz. Tu krzyżujesz i tu krzyżujesz. I to wystarczy. Już powoli kształt tu nabiera, nie? Nie zdarzyło mi się jeszcze pod takim prawdziwym szałasem spać przez całą noc w lesie. Zajebiste. Ale boję się, co jeszcze tam wymyśliliście. No dobra. Zaczyna to jakoś wyglądać już tak chyba finalnie powoli. Troszkę dziurek dokleimy, wyczyścimy sobie tą powierzchnię tutaj i myślę, że oficjalnie pierwszego taska możemy odhaczyć. Mamy biwak rozbity, możemy tu teraz rzeczy włożyć. Szefie, możemy, tak? Możecie. Zajebiście. Nawet nie pytajcie, ile robaków zjemy w nocy pod tym szałasem. Tego z pewnością nie może powiedzieć drugi zespół w najlepszym kempingu, który ma zajebiste namioty z Decathlonu. No a skoro mowa o Decathlonie, to chciałbym pochwalić się wam wspólną reklamą z nimi. Mogliście zobaczyć ją w telewizji, na billboardach lub w sklepach. Jestem z niej turbo zadowolony i cieszę się tą współpracą. Jestem ciekaw w ogóle, czy ją widzieliście. Dajcie znać, czy wam się podoba. Pierwsze zadanie. Yes. Przygotuj się na ognisko. W tym palenisku, w jednym narożniku, dołek jakiś 20-30 cm. Bo na tym położycie dwa patyki i na tym postawicie sobie kubki, żeby zagotować wodę. Zajebiście. Jak ją zdobędziecie. Kolejna rzecz. Przygotuj się na ognisko. Nice. Jest w tym coś takiego relaksującego. Stary, ja właśnie chciałem to powiedzieć, że... W sensie, pomimo tego, że jestem zajechany jak świnia... Przygotuj się na ognisko. Drewno jest, dół jest wykopany, szefie, tak? Zgadza się? Tak. Rozpałka kole, też jest. Tak. Jeszcze potrzebujemy tylko krzesiwa, które szefunio ma. Uważam, że zasłużyliście. Dziękujemy. Jest krzesiwo, jesteśmy przygotowani, czyli drugie zdanie z listy gotowe. Kolejny podpunkt. Umilcie sobie czas rozrywką. Tutaj już wszyscy zabierają się za rozkładanie elementów, ciekawych zabaw, gier i różnych tego typu spraw, hehech. No i co? My się będziemy świetnie bawić. Mam nadzieję, że drugi kampus też. Moim zdaniem warto być w Thunder Friendsach. Jak będziecie zostawiać lajki, komentarze, subskrybować kanał, oglądać filmiki, uda wam się dojść do Thunder Friendsów i zobaczcie, jak się dobrze bawię. Mi pasuje. Kuba, który jest w Thunder Friendsach, właśnie mnie wyręczył. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Jeśli chcesz wziąć udział w moich filmach, zasubskrybuj ten kanał w tym momencie. Zostaw łapkę w górę pod filmem i napisz komentarz. Śledź mnie również też na Instagramie, bo tam ogłaszam nabór na naszych Thunder Friendsów. Patrzę na te sceny i zazdroszczę, jak dobrze im było, gdy my walczyliśmy o życie. No ale cóż, nareszcie przyszło lato, więc wyruszyliśmy w przygodę najlepszego versus najtrudniejszego kempingu. I z pomocą w organizacji sprzętu dołączył do nas oczywiście Decathlon, który oferuje usługę Decathlon Rent, gdzie możecie wynająć sobie na tripa namiot lub inny fajny sprzęt. Usługa jest mega prosta. Wybieracie lokację sklepu, potem produkt, który was interesuje, następnie rezerwujecie go i odbieracie. Simple. Moim zdaniem ten namiot jest mega wart polecenia. Szybko się go rozkłada, ma zaciemnienie i redukcję ciepła, a w takie dni jak ten mega się to przydaje. Umyjcie sobie czas z rozrywką, to tu się już dowiedzieliśmy, że to był atak rakietowo-gazowy. Co jest? Szefie, no maska najważniejsza. Zabieraj to, zabieraj. Szymon! Dawaj, bezpieczne miejsce. Maska. Jest okej? To znaczy, że się do mnie dostanie. Teraz zakładacie ubranie. Nie. Najpierw spodnie. Dla mnie maski brakło. Ruchy! Nie patrz się na niego, tylko się ubieraj. Zapnij te portki, bo ci ptaka zaraz będzie kichał. Nie dopnę. Może nie działać. Szumi dawaj. Teraz tak, wchodzicie w las, jakieś 5 metrów. A się skubańce naprężają. Ale ja nic nie widzę. O, ja pierdzielę. Rozbieracie się. I już powoli możemy do rozpalania ognisko się przechodzić. Tak. Potem posiłek, potem jakoś się musimy umyć. Tak. Chodzi o to, żebyście jak najszybciej to ognisko teraz rozpalili, żeby pozyskać ten węgiel drzewny. Węgiel do filtracji wody. Tak. Kolejną rzeczą to rozpal ognisko. Czarek, masz tam ogień? Tak. Jest ogień, więc możemy zapisać XD. I teraz weź krzesiwo. Najpierw to uskrobujesz trochę w jedno miejsce. Okay. A potem tutaj dajesz iskrę o to. Okay. Szymon, rusz się! A nie w tą źle. Bo szef wino, chodź. Słabe tempo. Ja tu... pierdzielę! Ale to jest proste. Tak samo jak tamto krzesiwo nasze. Cześć, zrób mi miejsce. Dawaj. Jezu, te mrówki to jest jeszcze level hard wyżej, nie?
Ale to jest działa tak samo jak... Jedno, dwa razy szef zrobił już wszystko gotowe. Jodupia. Mamy ogień. My się cieszymy, bo ogień mamy, ja sobie myślę, co oni tam teraz robią. Trzeć nie umierać. No jest dom, jest ciepło, jest kuchnia. Czy drzewo posadzić, gdzie też zrobić? Progres. Rozpalone. Kto wie? Nie, raczej nie. Tutaj mamy oczywiście ognisko, ale na razie z niego nie będziemy korzystać. Najpierw skorzystamy z usług naszego cudownego, wspaniałego, czarującego kucharza. Czarku, co nam dzisiaj ubiścisz? Makaron z pesto bazyliowym i krewetkami. O, to kocham najbardziej! My się rozsiądziemy może, a ty tam pomajstrujesz, nie? Czaruj, Czarek, czaruj. Czaruj. Ogólnie zastanawia mnie, co tam u naszych znajomych, nie? Na drugim kampusie. Kempingu, kurna! Na drugim uniwersytecie. O. Co my z tym mamy zrobić? Wyobraźcie sobie. Tu jest wąwóz, którego nie dacie rady pokonać. Ale to jest wasza alternatywa i musicie po tym moście linowym iść sobie po kolację. Zajebiste. Tam jest kolacja? Tam jest kolacja. Dobra, ja cię uratuję. To rura. Jazdo! Ale pali ta lina, czekaj. No pajączek, siema. Sami na twarz mi wszedł. Ej Szymon, to jest ciężkie, ci powiem. Ja generalnie liczę na to, że Szumi nie przejdzie. Wtedy ja będę jadł tą rację. Dawaj, dawaj, jeszcze 5 metrów. Dajesz! Jeszcze metr, jeszcze metr. Dotkniesz tego niebieskiego. Jesteś! Piąteczka. Brawo. Kolacja. Żołnierzu, jesteś gotowy? Tak. To na linę i start! Chyba coś nie tak, nogi na krzyż daj! Nogi na krzyż! O tak! Dasz radę! O, ale sobie przypaliłem trochę nogę. Dawaj, jedziesz! Dajesz radę, tam czeka kolacja pyszna. Miam, miam, miam. Ale tak też jest fajnie. Łapki do przodu. I dajesz, dajesz. O, nie dam rady. Dajesz, nie poddawaj się, nie rozwalaj mnie. Nie dam rady. Tyle roboty wykonałeś. Nie ma szans. Za szybko się poszło. Za szybko się poszło. No trochę tak, ale nie dałbym rady i tak. Smacznego wam życia. Dziękuję. Wielki test. Krewetka bardzo dobra. Nie jadłem lepszego. Na kempingu. Przepraszam, moi mili. Chciałem tylko powiedzieć, że towarzystwo tu mamy naprawdę doborowe, jest świetnie. Czarek przygotował przepyszne jedzenie. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy świetnie bawić. Okej, nasze brzuszki są już wypełnione pysznym jedzonkiem, ale oczywiście wypełnić go trzeba jeszcze czymś dodatkowym, czyli pysznym deserkiem, który do nas już powoli zmierza. Zasyp to teraz ziemią. Żeby to szybko wystygło, tak. I my z tego będziemy pić wodę? Tak jest, dobra. Teraz tak jest. Co się głupio pytać, Remigiusz? Sprawdźmy, co tam u mojego braciszka. O, dzwonią na FaceTime'ie. Szefie, możemy odebrać? Śmiało. Hej! No oczywiście, że tak, że oni są pijani. Nie, jakby nie, o co chodzi? Nie, no drineczka piją. To jest nasz drink. To, ja myślałem, myślałam, że to są siki. Woda z bagna, którą musimy przefiltrować, bo nie mamy co pić. To jest filtr na wodę. Masz dziewczyny tam, Rebek? Nie ma dziewczyn. To jest coś innego. Ciekawe, no. A nie, tak szczerze, dobrze im idzie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, deser właśnie do nas idzie, wow. Kurde, no my też musimy kończyć, bo będziemy jeść zaraz. O, to właśnie. Zaraz jest dyskoteka, ale to... Idę filtr robić, yo! Jest czystsza, zdecydowanie. Ej, to dostałeś już ten rachunek zapłaty. Taki wielki? Czarek, ile ty kosztujesz? Czarek, ile ten taki wielki? Czekajcie, czyli możemy odhaczyć, że przygotuj posiłek. Nikt nie powiedział kto. Czarek nam przygotował. Czarek więc... Czarek! TikTok. Pyk! Nice! Ja nie zdradzę, co jest kolejne, ale to jest coś niesamowitego. Mamy się umyć. Stary, to oni coś tu święcą. Teraz truchcikiem za mną. Nie, no co nie? Co to znaczy? Dobra, jeszcze wydali sami, ja poczekam. Podciągnij! Jest, jacuzzi. Nie, no dlaczego?
Dlaczego? Tam jest jedzenie. To jest śniadanie. To jest śniadanie. Ale nikt po prostu jak to plaży, chłopak. Nie no. Hawaje. Szymon! Szymon! Łap! Już mamy jacuzzi. Za darmo. Rzucam. Aż na żula lecę pełnym. Na ten kurde, żar. Prawie nam zgasło. Jest okej. Okay. Szefie, spisaliśmy się? Spisaliście się na medal, chłopaki. Zajebiście. Naprawdę. Teraz odhaczymy checklistę i tak. W nagrodę będziecie mogli wziąć prawdziwy prysznic. O! Prawdziwy prysznic z nagrodę? Tak. Zajebiście. I na pewno jest związane z tym wozem, z wozem strażackim, tak? Posiłek zdobyliście. Tylko posiłek zdobyliśmy, musimy go przygotować, no. Tak. Ja uważam, że ten bajorko to była rozrywka. A teraz siedzimy myć to, co odznaczyliśmy. Tak jest. Tak jest. Dobra, do mycia, bo wóz czeka. Okazało się, że może nie wejdziemy do jacuzzi, więc przynajmniej się umyliśmy tutaj. Możemy chyba odhaczyć nawet umycie się. Myślę, że tak. Że nie wiem, czy po tym myciu jesteśmy nie przypadkiem brudniejsi niż tak, byliśmy. To właśnie chciałem powiedzieć. Tam drobny. Ale zimno! Trzymaj mydło! Czekaj! Ale zimno! O, jaka chmurka przyjemna! Ej, teraz ciepła leci! O, ciepła! Dobra, jestem już czysty cały! O, mydło mi spadło! Obejrzał! Dziękuję bardzo! Teraz trzeba się wytrzeć, ubrać i kolację wypadałoby zrobić, bo już głodni mocno. No, ssanie jest straszne. Na to czekam. Bardzo. Co? Przygotuj posiłek. A, bo ja mam śniadaniowo. No właśnie chciałem powiedzieć, że nie zdobyłeś stary obiadu, to już nasze śniadanie będziesz... Śniadanie to na śniadanie, nie otwieramy. Nie można teraz otwierać? Nie. Czyli ja się muszę z nim podzielić swoją tutaj porcją? Nie, no, nic nie musisz. Nie musisz. Podzielę się z tobą, przyjacielu. Wygląda jak rozpałka. Jak dynamo. Ale słuchaj. No saka. One nie są po to, żeby cały włożyć do ust i go od razu zjeść, tylko jak będziecie warte trzymać, to sobie go skrobiesz jak myszka, żeby czymś się zająć i obserwujesz cały czas. I nawet niech ci to zajmie pół godziny. Robisz o ciemno, trzeba iść po drewno. Ja jem, idziesz po drewno. Trzeba nas podział obowiązków gotowy. Zobaczcie, Rezi, chodź tutaj. Już idę. Jak mówię do was, to macie mnie słuchać. Mówiłem 3 razy do was, że macie za mało drewna. I teraz tak naprawdę robi się ciemno i zobaczcie, co tam się dzieje. Tam nic nie widać. Możecie się skaleczyć, zrobić sobie krzywdę, gdzieś się potknąć i tak dalej. Także macie 5 minut na to, że tutaj stertę drewna widzę. Dobra. Tak? Dobra. Star. A co jeszcze ci mówiłem? Postawić wodę na ogień. A, tak. Uwaga, niech stanie się światłość. No i mamy nasz tutaj piękny, ładny klimacik naszego obozowiska. Jak możecie zobaczyć, Bella również ma swoje światełko. Stary, zobacz, jak nam szybko zajęło, żeby rozpalić ogień. Ciekawe, jak oni tam w ogóle sobie radzą. Noctowizja. O, w mordę! Co ty gadasz? Noctowizja. Ale ja pierdykam. Właśnie patrzycie przez noctowizor. Ej, za kilka godzin w nocy patrol na tym. Ja pierdykam, to będzie creepy. Trochę tego drewna już mamy. Szymon dostanie wegetarian. Ja dostaję mięso, ja sobie zasłużyłem na mięcho. Ale pachnie pięknie. Od razu drugie sobie przygotuję. I dobrze wygląda. Szumi, głodny! Zdezerterował. Przechwycił go przeciwnik. Widział, jak się schylał po mydło. No i zalotę. Dobra, Szymon, masz to wymieszane, hopie. Musisz teraz poczekać se. Jodupiak, ciepło tutaj. Jeszcze nie zrobiliście sobie posłania. Nie, racja. 5 minut. Ale jestem głodny. Ale to na zimną sobie wleję. Szumi. Tak? Potem sobie to zobaczysz. Weź sobie postaw garki tu na tych dwóch, na tym ruszcie. To kombinuj. Zrobić jakoś po swojemu to. Kombinuj. Jak? Ale to wygląda. O Boziu! Ty, ale to jest chyba jedzenie. Hopie, ty nie czytaj, tylko jedz. Ty, to jest pire ziemniaczane, hopie, z cebulką? No. Nie, moje ulubione. Ale pachnie kukurydzą. Ja to jest dobre. To jest. Wszystkim tutaj widzą życzę smacznego, bo to jest cudowne. Przygotuj posiłek. Done. Zrobione. Obchód nocny jeszcze mam na tapecie. No i jutro rano zjeść śniadanie. Aha, wow. Ja pierdzielę, obchód z noctowizją, stary. Ja pierdzielę. A tu jest totalnie ciemno. Totalna czerń. Patrzcie teraz. Ja. A
tu go nie widać. Ja mogę sobie bez problemu tutaj chodzić w krótkim rękawku, krótkich spodenkach. Nie martwcie się o to, że komary mnie pogryzą, bo pewnie tam tych dwóch naszych gagatków pewnie cierpi niemiłosiernie ukoszenie od komarów. My tu mamy ogień dookoła, mamy spray na komary, więc nic nam nie grozi. I mamy też, bo nie wiem czy już wspominaliśmy, jacuzzi. Pewnie już i tak o tym gadaliśmy, ale po prostu mamy jacuzzi, bo oni nie mają. I wiesz co? Ej kurde, już jest ciepła woda. Zaraz będziemy mogli skakiwać. Co robicie ciekawego? Czekamy aż się jacuzzi zagrzeje. Ej, Remek wygląda strasznie, jakby nie wiem co no, powiedzieć. No, Remi, nie wiem czemu, ale Remi wygląda gorzej niż Szumi. Nie. Dobra, to ze mną gadacie, siemanko. To bawcie się tam dobrze. Bawta się. Krzyż wam na drogę. Przeżyjcie tą noc. Ej, my w ogóle będziemy za chwileczkę z noktowizją chodzić po lesie robić. Dobra, no rozłóż się, bo już mi też tak wiesz. Tych narzekania już nie mogę znieść. O. Aha. Super, się rozłączyli. No a wiecie, że dwutlenek węgla przyciąga komary? Rozpalmy ognisko. Ej! Ej, ognisko zrozpalmy! Musimy iść po patyki na rozpałkę. Czekaj, mamy tu wszystko, mamy prąd, mamy wodę, mamy jedzenie, mamy picie, mamy namioty, namioty z Decathlona, ale nie mamy patyków. Po pstryknięciu tymi palcami sprawię, że ten ogień się rozpali. O, trochę teleportacja nie wyszła, ale ognisko mamy. Wizualnie wygląda to nawet bardzo, bardzo dobrze. Tu dałbym mocną dziewiątkę, ciepło. No, staram się. Ósemka, niestety to nie jest taki żar mocny. Za zapach, jaki ognisko daje i dym. I jak widzicie, dymu nie ma, bo mnie widzicie. Jakbyście mnie nie widzieli, to dym byłby. Więc... Proszę tylko 7 punktów, chociaż tylko 7. Marek, jeden autograf. I zaznaczam, że umilcie sobie czas z rozrywką. Gratulacje. Najpiękniejszy dzień mojego życia! A najbardziej bolesny dla mnie! Moja ręka! Nie czuję jej! A racja! Ja na niej leżę! Pana to co w środku? Woda zagotowana? Nie gałązki. Będę świerku. O kurde. Dobra? Fajny posmaczek. Czuć las? Dobre, dobre bardzo. Siadamy, chillujemy bombę i robimy ogniskowy czas. To był mocny wieczór, a raczej dzień. Nogi do kola. Żadnego backflipa! Wejdź mi na dwa, jeden. Wow! Uderzył, udało mi się, super, co? O Boże, nie, za gorące! Wow! Ale... Tu dzisiaj nocujemy. Ale się spaliłem plecy, teraz już wiem. Wiesz co, teraz pomyślałem, że Kuba jest takim konopem, ale na sterydach. Ej, nie, to jest konop i Nathan Martin w jednym. I Tom Cruise, tak, bo jesteś niesamowity. Dziękuję bardzo. Umyj się. Wow! 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 Czekaj. To był niesamowity odcinek. I co, zobaczymy co w kolejnym etapie. To zobaczycie zaraz. Nocny obchód. Trzeba zrobić. Czy wszystko jest okej? Okay? Muszę na zadanie zaliczyć. Tak jest. I to będzie wszystko na dziś. Wszystko widać. Stary, wiesz jaki miałbym respekt, jakbym tu przyjechał na dziku? Miałbym. Weszli do lasu, chłopie, a ja wróciłem na dziku do ogniska. Ale to jest dziwne iść i widzieć tylko stary przez noktowizję. Mega mi to ryje beret. To chłopaki tam tak hałasują? Tak, to oni. To. O kurde, dzika świnia. Widzowie, zapraszamy na... O właśnie. Skurczybyku. A i co tu jest? To jest ten... Oni mówili o tym, to jest żarcie dla... A to jest karmnik dla bażantów. Tak. Aha? No. Nie jest to jakiś stół tortur? Tak, stół tortur. A pod spód wsypują ziarna. Torturują ludzi ziarnami tutaj. Bażantami, stary, które cię dziobią do śmierci. No i widzowie, zapraszam was teraz dalej po moim lesie. Tu jest karmnik, tu się bażanty, kuropatwy, wszystko się karmi. Później one robią tak, fru, 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 a sąsiad robi tak, pach, pach, kurwa. I rosół jest... Jestem tak zmęczony, nie jestem zmęczony, padam znów. Ja nie. Zapraszam dalej. Ej, wydaje mi się, tu dalej już nic nie ma. Zapraszamy z powrotem.
Wydaje mi się, że ten obchód nam już zaliczą. Możemy iść grzecznie spać po tym wpierdzielu, który dostaje. Co? Oni się siedzą w jacuzzi. O Jezu, ale bym chciał z nimi w jacuzzi. No ja też. Jo. Mocno kryszę. Ale mamy stary taką dobrą zrobioną wiatę. Nie wiatę. Skrytkę, nie skrytkę. Co się okaże, jak będzie w nocy padać? Nie będzie. Co się okaże? Okaże się, że obudzimy się mokrzy. Jest bezpiecznie. Tak dzików jest. Nie ma. Dobrze. No to co, mamy. Padam z nóg. Koniec na dziś, Szymon. Daliśmy radę. Teraz tylko nosek. Brawo, kolega. To teraz tylko ja chcę jeszcze raz. Trzeba przetrwać do rana. Zgaś to, bo nam komary nalecą. Ale ten baton jest suchy. No i dzwonimy do bandy, co tam robią ciekawego. Halo, co u państwa? My po naszym ciężkim dniu właśnie odpoczywamy. Tak, po ciężkim, okropnym, ciężkim, upalnym dniu w końcu mamy chwilę odpoczynku. Ej, widzicie te konstrukcje nad nami? To jest nasz szałas. Nie, nie, to jest mój szałas i Krzysia, bo Remek śpi w hamaku. I Szymona coś atakuje. Sorry, bo mam tutaj połączenie z... Poczekaj. Halo? Halo? Dzwoni twoja matka, sorry. Pokazuje, że mega gorąca. Pozdro z survivalu, przesadasz. Ojejku, jejku, ale się macie źle, ja nie mogę. Zrobić szałas, rozpalić ognisko, co to takie? Jakie gnoje to są. Przyjadę jutro z tą piłą. To wy też pijecie? Rozłącz się. Widzowie, idziemy spać. Życzymy wam kolorowych snów. Widzimy się rano. Pa, pa. My zostaliśmy, a dziewczyny sobie poszły. Czy dziewczyny i Kuba. Tak, trzy dziewczyny, jeden Kuba. I poszli na obchód do jeziora. I więc... nie ma ich już pół godziny. I były dziwne odgłosy słychać z daleka. Słyszałem takie... Ale słyszałem takie... A nie, to nie to. Możemy uznać, że obchód był. Mamy znaczy, to. Bardziej opływ. Opływ. To muszę kichnąć, bo mam alergię. Opływ nocny. Mamy to. Ojejku. Nie wiem jak tam chłopakom w lesie, ale mi się tu spało bardzo dobrze, muszę przyznać. Bo wytrwałaś z tego, wyłaś. Bela, ale bo zajebiście się wytrwałaś, co? Jeszcze. Ruszy! Wypadłam się! Zbieramy się! Dzień dobry. Jak się bawiłaś? Świetnie. Miałam takie spanko jak nigdy. Jak oceniasz kemping? Czy to był twój najlepszy kemping w życiu? Tak, jak najbardziej. 100 na 10, zdecydowanie. Gdzie burza? Okolice podtopiło gradobicie. Mamy 5 minut dosłownie na zwinięcie obozu. Dobra! Raz, raz, raz! Dobra! Jezu, ale w szoku jestem. Chyba jeszcze śpię, ale stoję już. Ruchy! Zawijaj się, zawijaj! Zostały 4 minuty na zwinięcie obozu. Zaraz będzie ulewa i gradobicie. Piąta rano jest. Zmarzłem. Bawiłem się wyśmienicie. Chyba mój najlepszy w życiu kemping, na jakim byłem. Stary, spójrzcie w niebo. Są takie ciemne chmury. O. Tu też grzmi. Papie, burza stulecia idzie. Deszcz idzie, ci na nas krzyczą, wstawać. Piąta rano, nasza banda na najlepszym kempingu. Oni pewnie na najlepszym kempingu, to oni poszli spać niedawno. Że jest piąta rano. Ja jestem wręcz pewien, że oni poszli spać niedawno. Szymon, zdupcamy. Zabieraj graty. Zabieramy graty i idziemy. Jezu, jak błyska. Jeszcze spójrzcie na nasze przepyszne siadanko. Jak myślisz, kto miał lepiej? My czy Remek i Szumi? Nie, myślę, że oni jednak mieli łatwiej. Przeżyliśmy. Idziemy spać. Znaczy, jedziemy do domu.